Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, witam was bardzo serdecznie w codzienniku biblijnym 3 listopada, czyli w 23 niedzielę po Trójcy Świętej. A witam was słowami, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli. Są to słowa, które wybrzmią w naszym kościele. Skupimy się na pierwszym wersecie 13 rozdziału listu do Rzymian. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Wszelka władza pochodzi od Boga. W jaki sposób możemy te słowa rozumieć? Żyjemy w społeczeństwie demokratycznym. Każdy z nas dzierży władzę. Każdy z nas przez wybory, przez głosowania i referenda ma władzę, ma wpływ na to, w jaki sposób będzie kształtowane nasze społeczeństwo, nasz kraj, polityka, która jest realizowana. Władza to wielka odpowiedzialność. Kiedy idziemy głosować, kiedy podejmujemy różne ważne decyzje, robimy to z należytą odpowiedzialnością. A z dzisiejszego tekstu biblijnego dowiadujemy się, że władza nie jest tylko odpowiedzialnością przed nami samymi, ale także odpowiedzialnością przed Bogiem. Jako obywatele, jako ludzie funkcjonujący w konkretnym systemie prawnym, jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie tego prawa. A jako ludzie, którzy dzierżą jakąkolwiek formę władzy, jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za to, w jaki sposób ją sprawujemy. I z władzą mamy do czynienia nie tylko w kontekście tym politycznym czy państwowym, ale mamy z nią do czynienia także we wszelkich relacjach, gdzie jesteśmy albo podwładnymi, albo zwierzchnikami. I wówczas również jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób te zadania nam powierzane wykonujemy, a z drugiej strony w jaki sposób sprawujemy zwierzchnictwo, które jest nam powierzone. Wszystko to zostało nam dane przez Boga po to, aby dać nam jakąś formę porządku, jakąś formę organizacji, jakąś formę, w której będziemy mogli wzajemnie się jako ludzie uzupełniać. Ale jako chrześcijanie nie możemy zapominać o tym, że we wszelkich kontekstach władzy została nam także dana Boża miłość i Ewangelia. Wielka, dobra nowina o przebaczeniu, o krzyżu, o odpuszczaniu win. I tym również jako chrześcijanie musimy się kierować. I nie możemy o tym zapominać, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy do czynienia z drugim człowiekiem. Bo każdy z nas jest powołany nie tylko do tego, żeby być podległym jakiejś władzy, ale także do tego, aby zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie naszymi słowami i naszymi czynami. Zatem we wszelkich relacjach, zwłaszcza tych relacjach władzy, nie zapominajmy o Bożej miłości. Ona niech nas prowadzi w odpowiedzialności i w naszym codziennym życiu. Zostańcie z Bogiem, niech On wam błogosławi na dzisiejszą niedzielę, jak i na cały tydzień. Amen.